Szanowni Państwo, w imieniu Warszawskiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Polskich Mediów, Fundacji Miasto Zdrowia bardzo dziękuję za inicjatywę organizacji konferencji Koncepcja Jednego Zdrowia. Pod honorowym patronatem Rafała Piecha, prezydenta miasta Siemianowice Śląskie. Szanowni Państwo, ten temat koncepcji jednego zdrowia jest bliski ludzkości od tysięcy lat. Chciałbym przypomnieć w tym miejscu znanego lekarza, aptekarza Marka Aureliusza Galena. To dzięki Galenowi, jego syntezie, wydobycia różnych mikroelementów i składników leczących, mieliśmy przez prawie 2000 lat leki galenowe. Te, które czerpały z zasobów natury siłę i moc do uzdrawiania organizmu. Leki galenowe praktycznie skończyły się. Młode pokolenie lekarzy być może zna z historii medycyny, co to są leki galenowe. Dzisiaj powszechnie stosuje się leki syntetyczne. I dobrze, że jest postęp technologiczny i dobrze, że mamy skuteczne leki. Ale te medykamenta są tylko i wyłącznie pewnym instrumentem, który nie zastąpi tego, co jest systemem prewencyjnym. A do prewencji, o prewencji uczyli nas od pokoleń wielcy tego świata, lekarze, począwszy od starożytności, aż po nasze czasy. Tak, żeby przypomnieć ojca Klimuszko, tak, żeby przypomnieć z Peru niezapomnianego, jak dzisiaj docenianego ojca Szeligę. Mówimy o koncepcji jednego życia, mówimy o koncepcji bezpośrednio od rolnika na polski stół. To, co jemy, czym się napełniamy, to jest nasze zdrowie. Statystyki są przerażające. Ja bym chciał tylko zacytować, że 50% naszego społeczeństwa około ma podwyższony cholesterol. Około 11 milionów nadciśnienie tętnicze. 8 milionów pali papierosy. Kolejne 8 milionów cierpi z powodu metabolicznego stłuszczenia wątroby. A kolejne dane podają, już 5 milionów choruje na przewlekle na nerki. 3 miliony na cukrzycę. 2,5 miliona zmaga się z obturacyjnym bezdechem sennym. Łącznie ze mną, ale dzięki leczeniu od kilku lat nie mam, udało mi się to wyeliminować. Te wszystkie choroby, które statystycznie gdzieś tam się nakładają, bo każdy z nas może, tych chorych może mieć jedną czy dwie z nich, powoduje, że to osłabia nas, nasz układ krążenia, naszą odporność, odporność naszego organizmu. I by dodać do tych smutnych statystyk, to trzeba powiedzieć, że 520 tysięcy osób w czasach covidowych zmarło z braku leczenia nadciśnienia i hipercholesterolemii. Nadciśnienie i hipercholesterolemia to zabójczy duet, na który ma wpływ na skrócenie naszego życia. Najtragiczniejsze żniwo zbierają jednak choroby układu krążenia, takie jak zawał, udar, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze. I pytam się, czy te smutne statystyki mogą mieć jakiś wpływ na troskę o własne zdrowie? Czy choroby serca, które zabijają rocznie więcej niż nowotwory, przemówią do nas, by zacząć dbać o własne zdrowie? Zagrożenie tym bardziej wzrosło, szczególnie w czasie pandemii, bo chociażby przed pandemią naukowcy szacowali, że około 10 milionów z nas ma nadciśnienie tętnicze, a około 18 cierpi na
hipercholesterolemię, która oczywiście zwiększa ryzyko miażdżycy. Podczas pandemii ta sytuacja się pogorszyła. Nadciśnienie ma już około 11 milionów Polaków. Przy definicji nadciśnienia oczywiście tętniczego, tego naszego 140 na 190, a gdybyśmy przyjęli jeszcze amerykańskie 130 na 180, to wtedy by było jeszcze więcej osób chorych. Dlatego też, cytując te statystyki, chciałem powiedzieć i mając świadomość tego, co się dzieje z naszym organizmem, szczególnie z formą odżywiania śmieciowego, tymi korporacjami, które dostarczają nam z brakiem poszacowania elementarnej troski o życie, o zdrowie, jedzenie przetworzone, głęboko przetworzone, pełne tłuszczy wielonasyconych. To wszystko powoduje, że stan zdrowia społeczeństwa polskiego pogarsza się. Niby z jednej strony jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju współczesnej cywilizacji przemysłowej. Chwalimy się i mówimy, to są szarlatani ci, którzy wracają do natury, tylko korzystajmy z medykamentów i ze zdobyczy współczesnej techniki, zapominając coś takiego, jak wspomniałem na początku, czym są leki galenowe, czym jest pokarm, czym są owoce, warzywa, nasiona. To wszystko powinno być w składzie naszej codziennej diety. Powinniśmy rozpoczynać dzień od picia wody, być może z cytryną, być może z octem jabłkowym, być może inne wywary, które ziołowe, które powinny pomagać nam, czy pomagają nam zdrowiu, ale systematycznie. Nie tylko wtedy, kiedy coś nas boli, to jak trwoga, to biegniemy do lekarza. Nie. Do lekarza biegniemy właściwie w wyniku naszych zaniedbań, troski o nasze zdrowie. Bieg za życiem i po życiu nie usprawiedliwia naszej, można powiedzieć, głupoty życiowej w wyborach. Spożywanie tłuszczy wysoko przetworzonych, słodyczy, z usprawiedliwieniem, a cóż mi będzie, to jest coś takiego, jakbyśmy regularnie dolewali do samochodu złe paliwo. No przecież jak możemy wlać złe paliwo do samochodu, chrzczone paliwo? Wiemy, że to zaszkodzi. Tak samo się dzieje ze złym odżywianiem wysoko przetworzonym. Ja niejednokrotnie w szkole, przygotowując 7-letniej córce śniadaniówkę, dajemy jej migdałki, orzechy, żurawinę, jakiś owoc, banan, jabłko, paprykę, marchewkę. Słyszę, że córka żali się. Tato, dlaczego do mnie dzieci na przerwie śniadaniowej nie podchodzą? A co jedzą inne dzieci? No słodycze. Ach, rozumiem. I dzielą się słodyczami, ale z tobą, ty chcesz się podzielić, chcesz im dać, tak, ale one nie chcą tego jeść. Żona, która uczy w szkole, mówi podczas obiadu ze smutkiem, jak dużo jedzenia jest wyrzucane, kiedy dzieci widzą coś zielonego w daniach, kiedy widzą szpinak, kiedy widzą sałatkę, właściwie tego nie dotykają. Dlatego, mając poczucie tej świadomości, kilka miesięcy temu zwróciliśmy się z apelem do ministra edukacji, by rozważył chyba najmądrzejszą decyzję, którą mógłby podjąć dla Polski i Polaków, dla zdrowia. I wprowadził przedmiot do szkół profilaktyka i teraźniejszość. Potrzebujemy tego przedmiotu. Potrzebujemy uczyć dzieci. Uczyć dzieci. Jak żyć? Co jeść? Jak być aktywnym w życiu, by dbać o swoje zdrowie? Jeżeli zaczniemy uczyć dzieci już teraz, dając im podstawy i mechanizmy zachowania, konsumowania, konsumpcji zdrowej, jeżeli coś, na pewno zadbamy o polskie społeczeństwo, o rodzinę, o dzieci, o przyszłość naszego narodu. Potrzebujemy dobrej historii, dobrych przykładów z tej historii, a mamy ich wiele przez tysiące lat,
co możemy i co powinniśmy spożywać. I dlatego z wielkim szacunkiem przyjmuję tę inicjatywę koncepcji jednego zdrowia, bo istotnym elementem jest, że zdrowie mamy jedno. I Państwo, którzy są na tej konferencji, i ja w tym momencie mówiący, i wszyscy inni, których spotkamy dzisiaj, jutro, za tydzień. Dbajmy o nasze zdrowie. Zapraszam Was też do bicia mocnego apelu, alarmu, do decydujących, by w szkołach zaczęto mówić i wprowadzać przedmiot profilaktyka. Ksiądz Bosko, który w XIX wieku, w dobie rozwoju przemysłowego, widział, jak wiele dzieci jest opuszczonych, rodzice byli bardzo zajęci, zapracowani, wiele tragedii ludzkich powodowało, że dzieci były bezdomne, powołał do życia Zgromadzenie Salezjańskie zajmujące się wychowaniem młodzieży. Ksiądz Bosko stworzył system wychowawczy, który określany jest w pedagogice jako system prewencyjny. Uprzedzanie. Potrzebujemy dotrzeć do tej młodzieży metodą wychowania księdza Bosko. Potrzebujemy dotrzeć do każdego z nas, do rodziców, by nie dawali dzieciom 5-10 zł do maszyny ze słodyczami, aby przygotowali dobrą śniadaniówkę. Niech ten wysiłek z ich strony będzie też formą świadomości, że oni, inwestując swój czas w przygotowanie śniadania, obiadu, kolacji, inwestują w swoje dzieci najważniejszy element. To jest ich przyszłe zdrowie. Szanowni Państwo, życzę jak najlepszej konferencji. Mam nadzieję, że jej owoce będą usłyszane w wielu kręgach. Reprezentując także Stowarzyszenie Polskich Mediów, mogę powiedzieć, że w pełni przyłączam się do grona popularyzatorów efektów tej konferencji, każdego wystąpienia i życzę, żebyśmy wyszli z tej konferencji z głębszym przekonaniem, że koncepcja jednego zdrowia jest jedynym prawdziwym rozwiązaniem przyszłości mnie, ciebie, ale także polskiego społeczeństwa. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.